Serdecznie na koncercie zespołu ludowego Pawłowianki. Jest to koncert promujący zadanie zakup strojów ludowych, ponieważ nasze panie wystąpią dzisiaj w nowych strojach, o których za chwilę opowiem. Ogromnie szczęśliwe są panie z Pawłowa, zespołu Pawłowianki. No pani chyba wie, jak te kobiety uszczęśliwić. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim je docenić, bo jest za co. Pięknie śpiewają, coraz lepiej. Jest to na pewno zasługa i ich poświęconego czasu na ćwiczenia, ale jak również instruktora prowadzącego zespół, Piotra Kulickiego. Myślę, że również tutaj atmosfera, jaką tworzy Ośrodek Kultury, też pozytywnie wpływa na rozwój zespołu. Zespół jest doceniany, bo kultywujemy tradycję. Tradycja jest dla nas bardzo ważna, przekazujemy to nowym pokoleniom, bo w końcu to, co było kiedyś, przeszłość, tworzy naszą przyszłość. Pięknie powiedziane. Skąd ten pomysł? Pojawił się po prostu nabór wniosków na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dokładnie był to program Etnopolska 2020, pilotowany przez Narodowe Centrum Kultury. Więc dlaczego nie? Stroje zespołowi zostały zakupione 10 lat temu, więc już troszeczkę się zniszczyły. Natomiast zespół jak najbardziej występuje, bo to jest około 200 wystąpień w ciągu roku, więc warto, aby te stroje też przyciągały wzrok, no bo nasza tradycja to nie jest tylko ten śpiew, teksty, ale też i stroje. Przez stroje też kultywujemy tradycję. Są to piękne stroje ludowe, podlaskie, nadburzańskie, ponieważ jeszcze oprócz nadburzańskich mamy włodawski. Troszeczkę inny niż nasz. Nasz jest piękny, kolorowy, jest to pasiasta spódnica w pionowe pasy, fartuch już jest w poziome pasy, piękny gorset wyszywany zarówno koralami, jak i wstążkami. Oczywiście trzyrzędowe korale, czepce mają. No, kobieta ubrana w taki strój, naprawdę proszę mi wierzyć, każda jest piękna i ma swój to taki niepowtarzalny urok. Kobieta i kobieta, ale przecież te dwa nasze rodzynki w zespole też dostały nowe stroje. No tak, oczywiście, że dostali nowe stroje, nasi panowie. No cóż jeszcze mogę powiedzieć o tych strojach. Ten wniosek pojawił się tak naprawdę nam na zawołanie, ponieważ było 50-lecie w ubiegłym roku i warto było czymś te panie jeszcze docenić, oprócz oczywiście tamtej imprezy, która się odbyła i była rewelacyjna.
i były też nagrody dla pań i wyróżnienia, nie tylko od nas, ale również i od ministra kultury. Oznaczki słynne. Tak, i od zarządu powiatowego, jak i zarządu wojewódzkiego. No i oczywiście od ośrodka kultury. No a tutaj pojawiła się szansa, aby pozyskać pieniążki, bo było to bardzo duże dofinansowanie. Dofinansowanie wyniosło 29 tysięcy przy ogólnej kwocie 38 tam z groszami, więc jest to ponad 76%, więc grzechem by było nie skorzystać z takiej szansy, gdzie tutaj Narodowe Centrum Kultury bardzo wspiera tą kulturę ludową naszego regionu. 50 lat. Pani dyrektor, pani sobie to wyobraża, że ma pani u siebie taką perełkę, która ma już pół wieku? No ciężko mi to sobie wyobrazić, bo ja jeszcze nie mam tych 50, aczkolwiek mamy dwa takie zespoły. Jeden już kończy karierę, ponieważ panie z Jakówek już w zasadzie wygaszają swoją działalność. Nie ma następczyń. Nie ma następczyń, natomiast tutaj jeżeli chodzi o zespół Pawłowianki, jak najbardziej te następczynie się pojawiły, zespół się odmładza, co jest bardzo takim zaskakującym i pozytywnym aspektem. Dzisiaj świętujemy też, dostaliśmy nowe stroje, no dzięki staraniom naszej pani dyrektor Renaty Kaczmarek z GOK-u. Piękne, przecudne chyba. No, bardzo się cieszymy. Gdybyśmy mogli tak pokrótce, w 5 zdaniach na 50-lecie po 5 zdań opisać historię zespołu. O, historia jak sam te 50 lat. To tak jak pół wieku, tak jak kobiety mówią, to jak Zbiczasz strzelił, nie? No i w naszym zespole mamy też panie, jest jedna pani, która jest od początku, tak, pani Krystyna Bielińska. I dużo mamy też nowych kobitek, także bardzo się cieszymy, no. Super, super nam się współpracuje, wszystkie kobiety są radosne, także nam służy śpiewanie, myślę. Sukcesy przez ten czas? Ogromne, to dużo by było wyliczać. Ja bym chciała wspomnieć o ostatnim sukcesie. Dostałyśmy wyróżnienie Bukowinie Tatrzańskie w tym roku, super. Także wyście z Podlasia zachwyciły górali? Tak. No chyba Podlasianki, najładniejsze nasze śpiewanie też. No i wspaniały wyjazd, także będziemy wspominać bardzo długo i to było coś wspaniałego. Mówiłem, że w nagrodę oscypki żeście dostały. Też oscypki, no i jeszcze coś więcej. Co śpiewacie na co dzień i co śpiewacie podczas koncertu? To znaczy tak, ogólnie piosenki biesiadne, no na przeglądy to staramy się takie wybierać piosenki stare. Dużo piosenek nam przekazały panie z Jakówek, także chwała im za to. Też na różne wesela czasami chodzimy na poprawiny. Także umiemy wszystko śpiewać i kościelne oczywiście, także co tylko na świecie. Teraz cofamy się troszeczkę też do tego, co dzisiaj, no bo dzisiaj też również ta premiera tych strojów. Tak. Gdybyśmy mogli je opisać, co w nich jest najważniejszego, najcenniejszego i z czego się składają? No wiadomo, spódnica tutaj piękna, fartuszek, bluzki tutaj tkane z pereborami przepięknymi oczywiście. To jest strój nadburzański z południowego Podlasia, także. No i pierwszy raz mamy założone czepce. Dla nas to jest... super. Także dla nas to nowość. To kiedyś... Korale też, oczywiście. Serdak, piękny serdak. Jak widać, ładnie dopasowany, pięknie wyglądamy. Jak na nas szyte.
Rozumiem, że te stroje, pani dyrektor, to dlatego, że po pierwsze jesteście perełką gminy Janów Podlaski, ale myślę, że też i dlatego, że to jest taki wymóg. Wy macie nadal się spotykać, trenować i śpiewać. Tak. No i zmieniać stroi, żeby coraz zaskakiwać ludźmi, nie? Jakimiś ładniejszymi swoimi strojami. Także dzięki staraniom jak najbardziej naszej pani dyrektor. Pięknie napisany wniosek, także dostałyśmy piękne stroje. Jak podobał się koncert? No piękny koncert. Pawłowianki jak występują, to zawsze jest fajnie. Dzisiejszy dzień jest tego dobitnym przykładem. Piękny występ, prezentacja pięknych strojów przy okazji. I powiem tak, chyba stęskniliśmy się już troszeczkę za tego rodzaju występami i myślę, że to była taka dobra chwila, żeby na chwileczkę zapomnieć o problemach teraźniejszości, o tym wirusie, o innych problemach i cieszę się bardzo, że panie Powiązanki dzisiaj chciały wystąpić, a myśmy mieli przyjemność posłuchać pięknych utworów no, w bardzo dobrym wykonaniu. Także... Od pół wieku funkcjonują, a w tym czasie rozsławiają gminę Janów Podlaski po wszystkich zakątkach Polski, ostatnio pod Tatrami. Tak jest, to kolejny powód do tego, żeby pochwalić panie, bo trzeba tutaj pogratulować i wyników. Jest to piękna reklama naszej gminy i cieszymy się bardzo, że zespół się rozwija, bo jak widać przybyły też młode twarze, nowe twarze, młode pani. Cieszę się bardzo, bo jest to gwarancja tego, że ten zespół będzie dalej funkcjonował i rozsławiał naszą gminę.